Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Do marszałka Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy antyaborcyjnej. Zmienić ma się nie tylko prawo, ale i sam tytuł ustawy. Zamiast o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, miałby on brzmieć o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie. Na ten temat rozmawiam z panią Anną Kilian z Fundacji Pro Prawo do Życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Obecnie w Polsce aborcję można przeprowadzić, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Jest prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby oraz także, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, na przykład gwałtu. Teraz miałaby zostać całkiem zabroniona, z jednym wyjątkiem zagrożenia życia matki lub dziecka, ale w przypadku poczęcia z gwałtu już nie. Zgadza się. Chcemy, żeby aborcja nie była dopuszczana prawem w żadnym przypadku. Chcemy, żeby nie można było zabijać dzieci pod żadnym pozorem, czyli nie ma pretekstu dobrego do zamordowania dziecka, ponieważ jest takim samym człowiekiem. Czy gwałt jest pretekstem? To jest przesłanka, znaczy nie wiem, czy warto kłócić się o nazewnictwo, pretekst, przesłanka, powód, ale... bardzo ciężki czyn i często ta ciąża jest traumą dla kobiety, jeśli została taką samą traumą może być usunięcie tej ciąży, zabicie dziecka. W zasadzie prawdopodobnie jeszcze większą traumą. Tak naprawdę w Polsce w ostatnich latach nie było, przynajmniej NFZ i Ministerstwo Zdrowia nie raportują aborcji z gwałtu. Natomiast w 2014 roku były bodajże dwie lub trzy aborcje w wyniku innego czynu zabronionego, czyli na przykład... Ale czy kobieta musi być pozbawiona prawa decydowania o tym, co jest dla niej lepsze? Tutaj nie można mówić, co jest dobre, a co złe, ale... Znaczy, zdecydowanie można mówić, co jest dobre, a co złe w przypadku, kiedy... Te dzieci często trafiają do domów dziecka albo... Żyją. Nie zawsze żyją. Czasami są zostawiane, rodzone na śmietnikach, wyrzucane do śmietników. Zostawiane kilka tygodni temu w oknie życia, niestety dziecko zmarło. Zgadza się. To wszystko, o czym pani mówi, nie powoduje, że państwo, lekarz, kobieta ma prawo decydowania o czyimś życiu lub czyjejś śmierci. Tak jak kodeks karny zabrania zabijania, tak zakazane powinno być zabijanie dzieci poczętych. Wynika to z bardzo wielu dokumentów, również międzynarodowych, ale też orzeczeń Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która wyraźnie mówi, że dziecko jest człowiekiem od momentu poczęcia. Dlatego rozróżnianie pomiędzy ludźmi przed urodzeniem, a dziećmi po urodzeniu jest niezasadne, to po pierwsze, a po drugie w ogóle zabijanie dzieci jest czystym barbarzyństwem. A nie boją się państwo, że to podziemie aborcyjne urośnie znowu w Polsce, albo po prostu kobiety będą wyjeżdżały za granicę? To już się dzieje. Oczywiście, tak naprawdę, nie mamy kobieta wpływu. Chce usunąć ciążę, to tak naprawdę i tak ją usunie. To tak jakby pani powiedziała, że jeżeli ktoś chce zabić sąsiada, to i tak to zrobi. No, w takiej sytuacji stanowienie prawa w ogóle nie ma sensu, ponieważ normy prawne powinny być zgodne z normami moralnymi. W sytuacji, w której prawo dopuszcza zabijanie ludzi, powstaje przekonanie, że coś takiego jest dopuszczalne również moralnie. Prawo ma również funkcję edukacyjną, wychowawczą. Zakładanie, że jakiś niemoralny czyn jest dopuszczalny prawnie, powoduje konsekwencje również wychowawcze. Projekt przewiduje też roztoczenie opieki nad rodzinami, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne lub poczęte w okolicznościach związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jak to będzie dokładnie wyglądało? To nie zależy od projektodawców. My, wpisując ten przepis do ustawy, chcemy zapewnić opiekę dla kobiet, które są w ciężkiej sytuacji, dla dzieci. Trudno powiedzieć, ponieważ to zależy od ustawodawcy, od organów administracji rządowej i terytorialnej. My, pisząc projekt ustawy, nie zakładamy, w jaki sposób będzie przebiegała ta opieka, ponieważ to nie jest nasza kompetencja. To jest kompetencja władzy ustawodawczej już i wykonawczej, zarówno centralnej, jak i terytorialnej. Co na celu ma ta ustawa?
Przede wszystkim ta ustawa ma na celu ochronę życia każdego człowieka. Aborcja jest zakazana w Polsce. Czy to życie nie jest dostatecznie chronione? Aborcja jest zakazana, ale przepis ustawy aborcyjnej obecnie obowiązującej mówi o tym, że człowiek ubezpieczony ma prawo do aborcji finansowanej z NFZ-u. To ciężko to mówić o zakazie. W warunkach i nie jest to proste. Jeśli ustawa mówi o tym, że ubezpieczony ma prawo, to ciężko mówić o zakazie. Są tu przypadki, właśnie kilka lat temu był przypadek dziewczyny, która była w ciąży właśnie poczętej z gwałtu i była odsyłana od szpitala do szpitala. Nikt nie chciał się tej aborcji podjąć i to też nie znaczy, że jak zgłaszamy się do takiego szpitala, to on ma obowiązek. Szpital nie ma obowiązku, lekarz również nie ma obowiązku, co jest jak najbardziej rozsądne w związku z tym, że każdy człowiek ma swoje sumienie i nie może, państwo nie może zmusić osoby do zabicia innej osoby. Takie sytuacje jak ta, o której pani mówi, w ogóle nie będą miały miejsca, jeśli ta ustawa wejdzie w życie. Po prostu zabijanie ludzi zgodnie z moralnością będzie niedozwolone. Będą się rodziły niechciane dzieci. Dzieci niechciane przez rodziców. Czyli właśnie mówię takie, które poczęły się z gwałtu, z sytuacji niezależnych od kobiety. Ale dzieci nie są winne temu, że nie ktoś są winne, ale ta chce. Kobieta też nie jest winna temu, że ktoś dopuścił się takiego czynu i niestety spotkały ją takie konsekwencje. Wybór aborcji też nie jest na pewno dla niej łatwym wyborem. Oczywiście, myślę, że zgodzi się pani ze mną, że dyskomfort noszenia w łonie przez 9 miesięcy dziecka jest trochę mniejszym dyskomfortem niż pozbawienie życia. To jest, to są rzeczy niewspółmierne, bo życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Myślę, że nie można wydawać opinii, co jest lepsze, co jest gorsze. Myślę, że również konstytucja i wszystkie akty prawne jasno mówią o tym, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną wobec komfortu życia, wobec zdrowia, wobec sytuacji materialnej. A co z głosami kobiet, które mówią, moje ciało, mój wybór? Moje ciało, mój wybór, tak długo jak ten wybór nie dotyczy życia innego człowieka. Co dalej z ustawą? Czego państwo oczekują? W czerwcu prawdopodobnie trafi pod obrady Sejmu? Pod obrady Sejmu prawdopodobnie trafi troszeczkę później. My złożymy ten projekt po 3 miesiącach od rozpoczęcia zbiórki, czyli pod koniec czerwca, początek lipca. Czyli ale teraz są zbierane podpisy, jeszcze tak? Nie są, bo czekamy na decyzję marszałka Sejmu o przyjęciu wniosku o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Od tego momentu, czyli prawdopodobnie od końca kwietnia, będziemy mieli czas 3 miesiące na złożenie już wymaganej liczby podpisów, a od tamtego czasu jeszcze 2 miesiące prawdopodobnie będziemy musieli poczekać na to, aż projekt trafi do parlamentu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.